W roku 2010 fińskie skoki były już w dość głębokiej zapaści. Pod koniec sezonu 2009-10 fińscy skoczkowie wywalczyli swój ostatni medal najwyższej rangi, podczas Mistrzostw Świata w lotach w Planicy, gdzie sięgnęli po brąz. W ich ówczesnym składzie znaleźli się Janne Happonen, który w kolejnych latach zmagał się z wieloma kontuzjami, Matti Hautamäki, dla którego był to przedostatni sezon w światowej czołówce, Harry Oli, który w kolejnych sezonach stoczył się na samo dno w związku z nadużywaniem alkoholu, oraz Oli Młotka, który nigdy nie rozwinął w pełni swojego potencjału. Mówiąc krótko, ówczesna drużyna Finlandii miała mnóstwo szczęścia, że zawodnicy składający się na nią mieli akurat dobrą formę i żadnych osobistych czy zdrowotnych problemów, które w późniejszych latach stały się niestety ich domeną. Sezon 2010-11 dobrze rozpoczął Matti Hautamäki, jednak miał on w tym momencie 30 lat i nikt nie spodziewał się już po nim wielkich sukcesów. Fińscy kibice pilnie potrzebowali kogoś, kto pociągnąłby ich kadrę i wprowadził z powrotem na dobre tory. Właśnie w tym momencie swoim talentem ponownie pochwalił się młody, zaledwie 20-letni Ville Larinto. O jego możliwościach przekonaliśmy się już dwa sezony wcześniej, kiedy to stanął kilka razy na podium, a Puchar Świata zakończył na 14 miejscu. W kolejnym roku ewidentnie złapał kryzys formy, jednak początek sezonu 2010-11 był dla niego wręcz wymarzony. W inauguracyjnym konkursie w Kuusamo przed własną publicznością zajął 6 miejsce, a tydzień później w Kuopio odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Tydzień później w Lillehammer po raz kolejny udało mu się stanąć na podium, zajmując 2 miejsce. Zbliżał się turniej 4 skoczni, a fińscy kibice pokładali w Larinto duże nadzieje. Niestety podczas zawodów w Oberstdorfie kompletnie zepsuł swój skok i zajął dopiero 35 miejsce, pozbawiając się szans na walkę o końcowe podium tego cyklu. Na osłodę pozostał jednak Matti Hautamäki, który spisał się zaskakująco dobrze, zajmując w Oberstdorfie 2 miejsce i przegrywając tylko z Tomasem Morgensternem. Wszyscy liczyli jednak na szybki powrót do czołówki utalentowanego Fina, którego utożsamiano z początkiem nowego pokolenia fińskich skoczków. Właśnie wtedy nadszedł czas na zawody w Garmisch-Partenkirchen. W serii próbnej przed konkursem uplasował się na wysokim 7 miejscu, co dawało nadzieję na udany występ. W konkursie młody Fin rzeczywiście dał z siebie wszystko. Pofrunął na odległość 140,5 metra, co było zdecydowanie najdłuższym skokiem całego konkursu, jednak nie zdołał wylądować swojej próby. W pierwszej chwili upadek nie wyglądał na szczególnie niebezpieczny, jednak ostateczna diagnoza była wyjątkowo dotkliwa. Zerwane przednie więzadło krzyżowe, a co za tym idzie, koniec sezonu dla utalentowanego 20-latka. Rehabilitacja trwała bardzo długo, a powrót do rywalizacji w Pucharze Świata nastąpił dopiero pod koniec kolejnego sezonu 2011-12. Tak długa absencja wynikała jednak z faktu, że w sierpniu 2011 roku, gdy kontuzja została już prawie całkowicie zaleczona, Larinto przedwcześnie powrócił na skocznię i odnowił uraz kolana, co wymagało kolejnych miesięcy rehabilitacji. Podczas swojego pierwszego występu od pamiętnego upadku, na skoczni w Lahti przed własną publicznością zajął dopiero 46. pozycję, a następnie w Trondheim i Oslo nie przebrnął nawet kwalifikacji. Wiele kolejnych lat spędził na poszukiwaniu formy sprzed nieszczęśliwego upadku, jednak już nigdy nie udało mu się znaleźć choćby w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata. Od pamiętnych zawodów w Gapa aż do zakończenia kariery w roku 2018, do drugiej serii zawodów udawało mu się dostać zaledwie 13 razy. Z kibicami pożegnał się podczas kwalifikacji do konkursu w Lahti w roku 2018. Był to jego jedyny występ w zawodach najwyższej rangi w sezonie 2017-18. Upadek Larinto okazał się niestety początkiem końca jego kariery, ale najprawdopodobniej przyczynił się również do upadku całych fińskich skoków narciarskich, dla których Larinto był w tym momencie ostatnią nadzieją na przyszłość. Już po zakończeniu przez niego kariery, po wielu suchych latach dla fińskich skoków, ukazał się jednak w końcu kolejny talent w postaci 23-letniego Antti Aalto, który w ostatnim czasie na stałe zadomowił się w szerokiej czołówce Pucharu Świata. I być może to właśnie on spełni rolę, która należała niegdyś do Ville Larinto i pociągnie za sobą całe fińskie skoki narciarskie. Miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.